Tak, witam. Instruktor Dariusz. Film będzie poświęcony manewrom w ruchu drogowym, jak i też pierwszeństwom przejazdu, także krótko mówiąc przepisy ruchu drogowego. No, na pewno przydatne dla kandydatów na kierowców, jak i też osób, które posiadają prawo jazdy, a chciałby sobie przypomnieć garść przepisów związanych z prowadzeniem pojazdu. Pierwsze, od czego zaczniemy, to może stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu. Zasada ta mówi, że ufamy, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że ich zachowanie wskazuje na coś zupełnie innego. Tak jak widzimy na tym przykładzie, tutaj kierowca zajeżdża nam drogę, kierujący pojazdem prawidłowo przewidział taką sytuację, przyhamował, zrobił wszystko, żeby nie doszło do kolizji, do potrącenia, tak? Także taki obowiązek przy stosowaniu zasady ograniczonego zaufania mamy, czy w stosunku do kierowców, czy do pieszych, tak? Chociaż mamy pierwszeństwo, musimy zrobić wszystko, żeby nie doszło do potrącenia. I za chwilkę przejdziemy sobie do kolejnego tematu. Będziemy jeździli sobie tutaj po trasach egzaminacyjnych, a więc na pewno materiał przydatny przed egzaminami na prawo jazdy kategorii B. Tak, no i tutaj zwróćmy uwagę, skręcamy na skrzyżowaniu w prawo, zwracam uwagę na przerywaną linię po prawej stronie. Ona wyznacza taki prawidłowy tor jazdy, tu kierujący prawidłowo wyjeżdża poza pas postojowy i poza bus pas, prawda? Za chwilkę będziemy zmieniali pas ruchu, a więc pamiętać szczególną ostrożność przy takim manewrze. Zawczasu właściwy kierunkowskaz, upewniamy się w lusterku i zmieniamy pas ruchu. Po prawej stronie widoczny znak uzupełniający. Tutaj kierujący dostał polecenie skrętu w lewo na najbliższym skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną. Na pewno taki znak uzupełniający jest teraz widoczny po prawej stronie, jest nam niezbędny i też znaki poziome. Tutaj korzystamy ze znaków poziomych. Znaki poziome pokazują dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Jak zauważyliśmy, pas prawy jako jedyny przeznaczony do skrętu w prawo. Z trzech pasów mogliśmy tutaj pojechać na wprost na tym skrzyżowaniu. Oczywiście pamiętać o trzymaniu się zasady jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Z dwóch pasów możemy tutaj wykonać skręt w lewo. Jeżeli z dwóch pasów przeznaczony jest skręt w lewo, ustawiamy się na pasie najbardziej po prawej stronie. Natomiast zawrócić możemy tylko i wyłącznie z pasa najbliższego lewej krawędzi. Najbliższego lewej krawędzi, to jest bardzo ważne, z żadnego innego pasa zawracać nam nie można i znaki poziome do skrętu w lewo pozwalają też na zawracanie. No i tu widzimy, kierujący wykonuje skręt w lewo, skręt wykonujemy na skrzyżowaniu, gdzie jest ruch kierowany ogólną sygnalizacją świetlną. Zawsze w takiej sytuacji pierwszeństwo mają pojazdy jadące z przeciwka na wprost albo skręcające w prawo. Tak, przy okazji widoczna linia prowadząca skręt w lewo z dwóch pasów, żeby nie dochodziło do jakichś torów kolizyjnych na środku skrzyżowania. Także bardzo ważne zasady, które trzeba pamiętać na skrzyżowaniach z ogólną sygnalizacją świetlną. Przy okazji pytanie, jakie znaki mamy po prawej stronie. Znak zakaz zatrzymywania się i droga jednokierunkowa. Dobrze, i kolejny manewr w ruchu drogowym. Przy okazji przypomnienie, znak zakaz skrętu w lewo, zabrania skręcania w lewo na skrzyżowaniu i zawracania. My tutaj będziemy wykonywali skręt w prawo, znowu na skrzyżowaniu z ogólną sygnalizacją świetlną. Jeżeli skręcamy w prawo, w lewo, a przecinamy torowisko tramwajowe, bezwzględne pierwszeństwo pojazdów szynowych, tak? Zajmujemy pas lewy, bo kierujący dostał polecenie zawrócenia na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Szukamy pasa przeznaczonego do skrętu w lewo. Przepraszam, do zawracania. Z tym, że znaki poziome, strzałki kierunkowe namalowane w lewo, tu pamiętajmy, pozwalają też na zawracanie na najbliższym skrzyżowaniu. I ważna informacja, w tej sytuacji, jeżeli czy skręcalibyśmy w lewo, czy zawracali, mamy obowiązek, zgodnie z przepisami, ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka
na wprost albo skręcającym w prawo i jeżeli zawracamy na drodze oznakowanej jako droga z pierwszeństwem przejazdu, mamy pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej, tak jak w tej chwili wyjeżdża ten biały samochodzik ciężarowy, ta śmieciarka powinna nam ustąpić pierwszeństwa podczas wykonywania manewru zawracania. Czy kierujący to zrobi? No nie wiemy, stosujemy zasadę ograniczonego zaufania, ale w tym momencie ruszamy, już zdążył auto przejechać, także w porządku. Natomiast zawracając, pamiętać trzeba, że jak zawracamy na drodze z pierwszeństwem, mamy pierwszeństwo przed pojazdami wyjeżdżającymi z drogi podporządkowanej. No i garść przepisów związanych z pierwszeństwami przejazdu. Dojechaliśmy tutaj do skrzyżowania równorzędnego, skręcając w lewo, ustępujemy pierwszeństwa z prawej strony i pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost. Skrzyżowanie równorzędne jest wtedy, jeżeli ani znaki nie regulują pierwszeństwa przejazdu, ani sygnalizatory nie kierują ruchem, ani też nie ma osoby kierującej ruchem. I na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w prawo, popatrzmy na znak po prawej stronie. Mamy znak ustąp pierwszeństwa, kreska grubsza na tablicy pod spodem pokazała nam przebieg drogi z pierwszeństwem. A więc w tej sytuacji pytanie, komu ustępujemy pierwszeństwa, jeżeli jedziemy w prawo? Pierwszeństwo ustępujemy pojazdom jadącym z lewej strony, a więc z drogi z pierwszeństwem, jadącym z przeciwka, a więc też z drogi z pierwszeństwem, z pojazdami z prawej strony, chociaż mamy ich z prawej strony, jakbyśmy jechali na wprost, musielibyśmy ustąpić im pierwszeństwa, ale jak skręcamy w prawo, nie mamy toru kolizyjnego z pojazdami wyjeżdżającymi o właśnie z tej jezdni, chociaż tu jest droga jednokierunkowa, także stąd teoretycznie nie powinno nic wyjechać. Jesteśmy na drodze jednokierunkowej, na najbliższym skrzyżowaniu wykonamy manewr skrętu w lewo. Tu warto przypomnieć, jeżeli jesteśmy na drodze jednokierunkowej, manewr skrętu w lewo wykonujemy ustawiając się jak najbliżej lewej krawędzi jezdni. Jeżeli na początku jezdni nie byłoby znaku droga jednokierunkowa, znak kwadratowy, niebieski z białą strzałką, oznaczałoby to, że jesteśmy na drodze dwukierunkowej. Tak, zgodnie ze znakiem, znak ustąp pierwszeństwa przejazdu i pionowy, i pozioma linia tak zwanego warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów oznacza, że jesteśmy na drodze podporządkowanej. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na drodze z pierwszeństwem, a więc z lewej i z prawej strony. Tak, poruszamy się na wprost. Znaku za skrzyżowaniem nie mieliśmy żadnego, a więc prędkość maksymalna do 50. I tu pytanie, kto w tej chwili ma pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu? Tak, no zgodnie ze znakiem mieliśmy znak droga z pierwszeństwem, a więc mieliśmy pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Tak, i kolejny filmik, gdzie ćwiczymy sobie pierwszeństwa przejazdu. Na najbliższym skrzyżowaniu wykonamy manewr skrętu w prawo. Zwracamy uwagę na znak po prawej stronie. I pytanie, komu ustępujemy pierwszeństwa skręcając w prawo? Skręcając w prawo ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka, gdyż zgodnie ze znakiem mieliśmy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, tabliczka pod znakiem pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu, a więc ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka. Natomiast w momencie jak skręcamy w prawo nie mamy torów kolizyjnych z pojazdami jadącymi z prawej strony. No, chyba żeby ktoś zawracał, chociaż to skrzyżowanie nie bardzo na ten manewr jest przeznaczone, też mielibyśmy obowiązek ustąpić pierwszeństwa. No i na najbliższym skrzyżowaniu wykonamy sobie manewr skrętu w lewo. Zwracamy uwagę na znak, tak jak będziemy to wykonywali jeżdżąc już pojazdem. Mamy znak droga z pierwszeństwem. W tej sytuacji skręcając w lewo, oprócz oczywiście ustąpienia bezwzględnego pierwszeństwa pieszym, którzy są na przejściu dla pieszych i powiedzmy wręcz wchodzą już na to przejście, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost i skręcającym w prawo. Cierpliwie czekamy, skręcając w lewo na drodze dwukierunkowej, ustawiamy się jak najbliżej osi jezdni, zawsze chyba, że znaki poziome pionowe inaczej by wskazywały.
cierpliwie czekamy. No, tu kierujący miga światłami. Jeżeli chodzi o egzamin, raczej nie reagować na tego typu puszczanie, bo światła drogowe są to światło ostrzegawcze, prawda? No, ale na gest ręką, jeżeli kierujący nas puszcza, z przeciwnego kierunku był duży ruch, no to korzystamy z takiej uprzejmości. Tak, manewr pomijania, bezpieczna odległość, właściwe kierunkowskazy i zwracamy uwagę tu na znak. Dobrze, i teraz bardzo często wykonywany skręt w lewo na ogólnym sygnalizatorze, czyli pełne światła, taki ogólny sygnalizator wyświetla. I tu zasadę trzeba pamiętać zawsze, ale to zawsze, skręcając w lewo, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost albo skręcającym w prawo. Jeżeli zapala nam się światło zielone, jezdnia poprzeczna nie ma prawa nic wjechać, bo gdyż wtedy wyświetlany jest nam sygnał czerwony. Tak, pojazdy z przeciwka przejechały na wprost, skręciły w prawo, widzimy, nikt już z przeciwka nie jedzie. Skręcamy w lewo i tu ważna informacja, pamiętajmy, że skręcając w lewo czy w prawo zajmujemy dowolny pas ruchu, Znaczy dowolny w sensie taki, z którym dalej zamierzamy kontynuować jazdę, tak? No i tu kolejny przykład pierwszeństw przejazdu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, patrzymy na znak po prawej stronie, mamy tutaj znak stopu, tu przypomnę, znak stopu oznacza ustąp pierwszeństwa przejazdu i zakaz przejechania przez skrzyżowanie bez zatrzymania się. Pierwszeństwo ustępujemy pojazdom z przeciwka i z prawej. Przed tymi pojazdami z lewej mamy pierwszeństwo. Natomiast kierujący tu wymusił pierwszeństwo przejazdu. Kierowca, który tutaj jedzie prawidłowo, zatrzymał pojazd, chociaż miał pierwszeństwo, zastosował zasadę ograniczonego zaufania. I kolejny przykład skrzyżowania z złamanym pierwszeństwem przejazdu. Zwracamy uwagę na znak po prawej stronie. My jedziemy na wprost, droga z pierwszeństwem przebiega w prawo, chociaż my jesteśmy na drodze z pierwszeństwem, ale mamy pierwszeństwo z prawej. Musimy ustąpić pierwszeństwa właśnie temu czarnemu pojazdowi, który z prawej strony wyjeżdża, poza prawą stroną, przed lewą stroną i pojazdami jadącymi z przeciwka mamy pierwszeństwo, gdyż są to drogi podporządkowane. I kolejny przykład z złamanym pierwszeństwem przejazdu. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy wykonywali manewr skrętu w lewo. Zwracamy uwagę na znak po prawej stronie. Jesteśmy na drodze z pierwszeństwem. Tabliczka pod spodem pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem. My, będąc na drodze z pierwszeństwem, skręcając w lewo, ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej strony, gdyż są na drodze z pierwszeństwem i mamy ich po prawej stronie. Droga sprzeciwka była to droga podporządkowana, także przed tamtymi pojazdami mamy pierwszeństwo. Tak, jesteśmy na drodze jednokierunkowej, będziemy wykonywali manewr skrętu w prawo. I zawsze dojeżdżając do skrzyżowania musimy wiedzieć, jaka zasada pierwszeństwa będzie obowiązywała. Tu widzimy, są znaki, a więc zgodnie ze znakiem ustąp pierwszeństwa ustępowalibyśmy pierwszeństwa pojazdom jadącym z lewej i z prawej strony z drogi z pierwszeństwem. No i teraz zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu okrężnym bez sygnalizacji świetlnej. I na tym skrzyżowaniu będziemy wykonywali manewr zawracania. Jeżeli zawracamy na rondzie bez sygnalizacji świetlnej, włączamy lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo. Obserwujemy znaki, mamy znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, a więc w tej sytuacji pojazdy, które poruszają się po rondzie, mają pierwszeństwo przed tymi pojazdami, które na to rondo chcą wjechać. Jedziemy sobie z lewym kierunkowskazem, lewy nam cały czas miga, tak żebyśmy informowali innych uczestników ruchu, że my zawracamy na rondzie i krótko przed wyjazdem z ronda włączamy prawy kierunkowskaz i opuszczamy rondo. Tak, kolejny manewr na skrzyżowaniu ruchu okrężnym bez sygnalizacji świetlnej. Wykonamy manewr skrętu w lewo. A więc jeżeli jedziemy w lewo na rondzie bez sygnalizacji, włączamy lewy kierunkowskaz przed wjazdem na rondo. Zgodnie ze znakami pionowymi, poziomymi mamy ustąp pierwszeństwa przejazdu, a więc ustępujemy pierwszeństwa wszystkim, którzy na rondzie są. I obyśmy we właściwy wyjazd wyjechali, włączamy prawy kierunkowskaz krótko przed wyjazdem z ronda. Sygnalizujemy zawsze wyjazd z ronda. Tak, i teraz patrzymy na znak ograniczenia prędkości, ograniczenie do 40 na godzinę. Tu tylko przypomnę, znaki ograniczenia prędkości obowiązują do skrzyżowania. Za skrzyżowaniami, jeżeli jest powtórzony znak, a w tej chwili jest, także dalej maksymalna prędkość nasza 40 na godzinę,
ale znak ograniczenia prędkości obowiązuje do skrzyżowania tak jak tutaj i za skrzyżowaniem już mamy prędkość podwyższoną do 50 km na godzinę, a więc prędkość ogólna z obszaru zabudowanego między godziną 5 a 23 do 50 km na godzinę. Warto pamiętać, że skrzyżowanie odwołuje znak ograniczenia prędkości, jak też inny znak. I na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojedziemy sobie na wprost, a więc nie włączamy kierunkowskazów. Jeżeli jest to skrzyżowanie o ruchu okrężnym bez sygnalizacji świetlnej, nie włączamy kierunkowskazu na wjeździe, natomiast zawsze na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej włączamy prawy kierunkowskaz krótko przed wyjazdem z rondy. Tak, i na najbliższym skrzyżowaniu wykonamy manewr skrętu w prawo. Tak, uważać trzeba na znaki poziome, na linie podwójne ciągłe, gdyż zabrania się przejeżdżania za linię podwójną ciągłą, najeżdżania na tą linię. Tak, zwracam uwagę na znak ograniczenia prędkości, ograniczenie do 30 km na godzinę. Warto przypomnieć, że ograniczenie prędkości obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, do znaku odwołującego albo do kolejnego znaku, który tą prędkość zmieni. Tak, jak też do tablicy obszar zabudowany albo strefa zamieszkań. Na obszarze zabudowanym ogólna prędkość 50 między 5 a 23, między 23 a 5 60. I na najbliższym skrzyżowaniu wykonamy sobie manewr skrętu w lewo. Patrzymy na znak. Zgodnie ze znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu, patrzymy na przebieg drogi z pierwszeństwem na tabliczce pod znakiem. Drogą z pierwszeństwem mamy z lewej strony i z przeciwka, a więc skręcając w lewo ustępujemy pierwszeństwa pojazdom jadącym z lewej strony, jadącym z przeciwka, jak też z prawej strony, bo jest to droga podporządkowana, którą mamy z prawej strony. Dobrze, i teraz przenosimy się na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Jeżeli wykonujemy skręt w prawo na takim rondzie z sygnalizacją świetlną, używamy tylko prawego kierunkowskazu. Jadąc na wprost nie włączamy żadnych kierunkowskazów. Jeżeli jedziemy w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną, włączamy tylko lewy kierunkowskaz. Jeżeli zawracamy, też tylko lewy kierunkowskaz, zgodnie z zasadami skrętu w lewo. Natomiast tutaj będziemy wykonywali manewr zawracania i zwracamy uwagę na sygnalizatory na rondzie, tak? Wjeżdżając czekamy na sygnał zielony, patrzymy czy mamy miejsce na skrzyżowaniu, żeby kontynuować jazdę, gdyż przepisy zabraniają wjazdu na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu bezpośrednio za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Czekamy sygnał zielony, zezwala nam na wjazd za sygnalizator. I jesteśmy na rondzie, zwracamy uwagę na sygnalizatory wewnątrz ronda. Widoczny tu sygnalizator po prawej stronie. Teraz po prawej stronie go widać. Tak, sygnał zielony jest nadawany i powtórzenie tego sygnalizatora za rondem, jak spojrzymy po prawej stronie, tutaj na wysokości tego znaku przejścia dla pieszych, mamy sygnalizator zielony. To jest sygnalizator, który nas cały czas obowiązuje, gdyż nas obowiązuje sygnalizator przy prawej krawędzi jezdni. On w tej chwili jest już niewidoczny i jego powtórzenie za rondem. Także dopóki nie wjedziemy za sygnalizator po prawej stronie na rondzie, ten sygnalizator nas obowiązuje. Widzimy tutaj kierujący już przejechał przez torowisko. My tutaj za chwilkę zbliżymy się do torowiska. Pamiętać trzeba, że zabrania się wjeżdżania na torowisko tramwajowe, jeżeli nie ma miejsca do kontynuowania jazdy na torowisku i bezpośrednio za nim. Patrzymy teraz na kolejne sygnalizatory wewnątrz ronda. Po prawej stronie, tam koło ciężarówki, przed nami sygnalizator, powtórzenie prawego sygnalizatora, mamy sygnał zielony, możemy skręcać w lewo i ustawiamy się na pas prawy. Tu warto przypomnieć, zawracając na rondzie z kilkoma pasami ruchu, pierwszy skręt w lewo wykonujemy przy wysepce, a więc pasem wewnętrznym, drugi skręt w lewo odjeżdżamy na pas najbardziej po prawej stronie, czyli tak jak teraz ustawiliśmy się za pojazdem nauki jazdy. Przypomnę tylko, oczywiście skręcając w lewo, tak, w to drugie lewo praktycznie, możemy zająć pas dowolny oprócz pasa przeznaczonego do skrętu. I tutaj na tym samym rondzie chciałem zwrócić uwagę na częsty błąd, który tutaj popełniają kierujący pojazdami, szczególnie na egzaminie.
Jest to bardzo uczęszczane rondo na trasie tutaj Fort Radarowa, Aleja Krakowska, ruch Chymka. Przed nami akurat pojazd egzaminacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. I za chwilkę wjedziemy sobie na rondo i omówię błąd, który popełniła tutaj osoba zdająca egzamin, a więc sygnalizatory, niezauważenie sygnalizatorów wewnątrz ronda. Tak, i tu warto wspomnieć, że jeżeli mamy skrzyżowanie z ogólnymi sygnalizatorami świetlnymi, czy to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, czy to jest zwykłe skrzyżowanie, skręcając czy w lewo, czy w prawo, a przecinamy torowisko tramwajowe, a więc jedziemy równolegle do pojazdów szynowych, które mają ten sam sygnał, czyli zielony, bezwzględne pierwszeństwo tramwajów. Jeżeli przecinamy torowisko tramwajowe, tak jak w tej sytuacji tutaj właśnie na rondzie. Tu kierujący prawidłowo zatrzymuje się przed sygnalizatorem, gdyż na skrzyżowaniu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Obserwujemy sobie, czy możemy wjechać na skrzyżowanie. Cały czas nadawany jest sygnał zielony. Patrzymy na skrzyżowaniu. Jest miejsce, a więc śmiało możemy wjeżdżać. Najważniejsze, abyśmy na rondzie nie zostali, powiedzmy, w tym miejscu, bo byśmy zablokowali możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie. I tutaj zwróćmy uwagę przy zawracaniu na sygnalizator, który jest za rondem. Zapala się sygnał żółty, w tej chwili sygnał czerwony i już kierujący nauką jazdy nie powinien jechać. Tak, tu ewidentnie widać samochód jest zatrzymany przez egzaminatora, a więc to jest błąd, gdyż nieprawidłowo został odczytany właściwy sygnalizator przez kierującego pojazdem, który chciał wjechać na sygnale czerwonym. Także to jest bardzo ważny moment. Zwracajmy na to uwagę na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. I teraz chciałbym omówić zasady skrętu na tak zwanym sygnalizatorze do warunkowego skrętu w prawo bądź w lewo. Jest to sygnalizator czerwony na sygnalizatorze ogólnym z małą zieloną strzałką palącą się po prawej bądź po lewej stronie, tak jak tutaj, w jaki sposób możemy wykonać skręt w prawo. Bezwzględnie musimy się zatrzymać przed takim sygnalizatorem do zera i nie utrudniając ruchu pieszym, bo piesi w tej chwili mają sygnał zielony, i nie utrudniając ruchu pojazdom na jezdni poprzecznej, tak jak w tej chwili jedzie ten autobus, który jedzie drogą, gdzie nadawany jest sygnał zielony, możemy wykonać skręt w prawo. A więc dojeżdżając do takiego sygnalizatora, bezwzględne zatrzymanie, jeżeli nadawany jest sygnał czerwony, z małą zieloną strzałeczką możemy wykonać skręt w prawo w najbliższą jezdnię w kierunku podanym strzałką. Natomiast pamiętać to, zatrzymanie przed sygnalizatorem i skręcając nie utrudniamy ruchu pieszym i pojazdom, dla których ruch jest otwarty. Tak, przy okazji warto wspomnieć, autobus wyjeżdżający z przystanku na obszarze zabudowanym, kierujący ma bezwzględnie obowiązek umożliwić włączenie się do ruchu takiemu autobusowi. Tak, w tej sytuacji prawidłowo kierujący tutaj ominął autobus, gdyż autobus zatrzymał się na przystanku. Oczywiście była to zmiana pasa ruchu, a więc wcześniej kierunkowskaz, upewnienie się o możliwości zmiany pasa ruchu i dopiero wtedy możemy manewr zmiany pasa ruchu wykonać. Tak, i tu jeszcze jeden przykład, gdzie mamy sygnalizator z warunkowym skrętem, z tym, że tu w tej sytuacji, zwróćmy uwagę, kierujący nie wykonał manewru tutaj skrętu w prawo na sygnalizatorze kierunkowym, gdyż jeden z warunków nie może być tutaj spełniony, a więc nie ma możliwości upewnienia się o ruchu pieszych, gdyż kierujący autobusem za daleko zatrzymał pojazd i praktycznie tu nie mamy możliwości skrętu w prawo bezpiecznej. Stąd słusznie kierowca został, nie skorzystał ze skrętu warunkowego, gdyż mogło łatwo przejść, mogło dojść do potrącenia pieszego. Jeszcze przypomnienie odnośnie takiego sygnalizatora. Jeżeli
zamierzamy skręcić w prawo, a pali się strzałka zielona, wykonamy zatrzymanie przed takim sygnalizatorem. Następnie ruszamy, trzeba koniecznie zwrócić uwagę, czy jeszcze pali nam się zielona strzałka. Wtedy, dopiero wtedy możemy wykonać ten warunkowy skręt w kierunku podanym strzałką. Jak strzałka zgaśnie, oczywiście zakaz wjazdu za sygnalizator w takiej sytuacji. Tak, i tu kierujący prawidłowo wyjeżdża za linie przerywane, omija pas postojowy i buspas. Bardzo pomagają takie znaki poziome w ruchu drogowym. No i teraz wykonamy sobie manewr zmiany pasa ruchu i zawracanie na skrzyżowaniu. Przy zmianie pasa ruchu mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Zawczasu wyraźnie sygnalizujemy taki zamiar zmiany pasa ruchu i bezwzględnie upewniamy się w lusterku, czy mamy możliwość zmiany pasa ruchu. Przy zmianie pasa ruchu ustępujemy pierwszeństwa pojazdom, które jadą pasem ruchu, na którym my zamierzamy wjechać. Tak, żeby wykonać manewr zawracania, jeżeli takie polecenie usłyszymy, od momentu usłyszenia polecenia, że będziemy zawracali na skrzyżowaniu, w miarę możliwości jak najszybciej ustawiamy się na pas właściwy do zawracania, a więc w każdym przypadku jest to praktycznie pas lewy, najbliższy lewej krawędzi. Przy tym oznakowaniu poziomym widzimy, że jest pas przeznaczony tylko do zawracania i do jazdy na wprost. Przy takim zawracaniu przecinamy torowisko tramwajowe, bezwzględne pierwszeństwo tramwajów jadących z lewej czy z prawej strony i przy zawracaniu pierwszeństwo mają pojazdy, które jadą sprzeciwka na wprost. Takie zawracanie, żeby był to tor bezpieczny, staramy się kończyć na pasie lewym, gdyż łatwiej jest wjechać na pas lewy, przypilnować tylko jednego wolnego pasa sprzeciwka i później zgodnie z zasadą, zgodnie z obowiązkiem jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, z zachowaniem szczególnej ostrożności, z włączeniem kierunkowskazu, ustąpieniem pierwszeństwa pojazdom, które jadą pasem ruchu, na którym my zamierzamy wjechać, zjeżdżamy sobie na pas prawy, czyli ten, którym mamy obowiązek jechać, jeżeli jedziemy na wprost, a więc jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Tak, i kolejne z zadań na egzaminie, zawracanie na skrzyżowaniu, tak jak na wcześniejszym filmiku, z tym, że tu już zawracamy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Zgodnie ze znakami poziomymi, kierujący prawidłowo ustawia się na pas jak najbliżej lewej krawędzi jezdni, gdyż z tego pasa możemy tylko i wyłącznie wykonać manewr zawracania. Zwróćmy uwagę, jest to skrzyżowanie z ogólną sygnalizacją świetlną. A więc w przypadku nadawania sygnału zielonego, który zezwoli nam na wjazd za sygnalizator, wykonujemy manewr zawracania i pierwszeństwo pojazdów jadących sprzeciwka na wprost albo skręcających w prawo. I jeżeli na skrzyżowaniu mamy tak zwaną centralną wysepkę, centralną wyspę, obowiązek objechania tej wysepki, tak jak tu kierujący prawidłowo się zachowuje, objeżdża wysepkę, patrzymy sprzeciwka, nikt nie jedzie, a więc możemy śmiało jechać. No i tutaj zwróćmy uwagę, jeszcze zdążyliśmy wrócić na swoim zielonym świetle, także manewr wykonany prawidłowo. O, i tutaj mamy przykład też zawracania z wykorzystaniem elementu infrastruktury drogowej, wjazd tyłem z wykorzystaniem akurat miejsca parkingowego. Parkowania tyłem nie ma na egzaminie, natomiast może być zawracanie z wykorzystaniem miejsca parkingowego, wjazd tyłem, tak jak tutaj właśnie osoba egzaminowana prezentuje na egzaminie na ulicy Radarowej. Właśnie zawracanie z wykorzystaniem miejsca parkingowego, wjazd tyłem, jest możliwość korekty toru jazdy w przypadku takiego zawracania. Natomiast jeżeli chodzi o parkowania na egzaminie mamy trzy rodzaje parkowania. Parkowanie prostopadłe, wjazd przodem po prawej bądź po lewej stronie, parkowanie skośne, wjazd przodem po prawej bądź po lewej stronie i parkowanie równoległe, wjazd tyłem po prawej bądź po lewej stronie. Tak, jadąc drogami dwukierunkowymi czy jednokierunkowymi, pamiętać trzeba o obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. W przypadku, jak jest to strefa ograniczenia terenu osiedla, tak, są progi zwalniające, zwalniamy przed progami, żeby z dużą prędkością na taki próg nie wjeżdżać. Tak, i na skrzyżowaniu wykonamy sobie manewr skrętu w lewo.
Jest to skrzyżowanie równorzędne, a więc zgodnie z zasadą skrętu na skrzyżowaniu równorzędnym w lewo obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z prawej strony i sprzeciwka na wprost. Pamiętać też trzeba o przejściach dla pieszych, gdyż piesi na przejściach dla pieszych mają bezwzględne pierwszeństwo i jeżeli skręcamy w lewo, w prawo w jezdnie drogi poprzecznej, a nie byłoby wyznaczonego przejścia dla pieszych, pieszy będący na jezdni też ma pierwszeństwo przed pojazdem. Tak, tu po prawej stronie widzieliśmy, były drogi wewnętrzne, strefy ruchu. Pamiętajmy, droga wewnętrzna, droga oznakowana jako droga wewnętrzna, czy droga oznakowana, tak więc strefa ruchu, tak jak tu z prawej strony, takie miejsca nie tworzą skrzyżowania. Pojazd wyjeżdżający z dróg wewnętrznych ze stref ruchu są włączającymi się do ruchu i znaki też nie odwołuje takie miejsce jak właśnie skrzyżowanie. I tutaj popatrzmy jeszcze raz przykład zawracania na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ogólną. Zwracamy uwagę na znaki poziome, żebyśmy ustawili się na właściwy pas ruchu do zawracania. Tu tylko przypomnę, strzałka do skrętu w lewo zezwala też na zawracanie z pasa ruchu. Mamy centralną wyspę na środku skrzyżowania, więc obowiązek objechania tej wysepki, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost, gdyż jezdnia w układzie poziomym ma sygnał czerwony, nie ma prawa nie wjechać, ale tu zwróćmy uwagę, po wykonaniu manewru zawracania skończył się nasz sygnał zielony, musieliśmy się zatrzymać na skrzyżowaniu, gdyż jezdnia pozioma już uzyskała sygnał zielony i po upewnieniu się, że z prawej strony nikt nie jedzie, bo na skrzyżowaniu nie mieliśmy sygnalizatora, możemy takie skrzyżowanie opuszczać, ale pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom, na których sygnał jest zielony. I teraz zawracanie, zwróćmy uwagę na sygnalizator po lewej stronie, sygnalizator do tak zwanego bezkolizyjnego skrętu w lewo i zawracania. Jest o tyle komfortowy ten sygnalizator, że w przypadku zawracania mamy ten tor jazdy bezkolizyjny. Bezkolizyjny. Sygnalizatory do bezkolizyjnego skrętu w lewo czy zawracania. Bardzo komfortowe sygnalizatory. I tu na skrzyżowaniu najbliższym wykonamy sobie też manewr zawracania. Przy okazji zwrócimy uwagę na sygnalizatory do bezkolizyjnego skrętu. Nie są wyświetlane już pełne światła, tylko duże sygnały świetne w postaci strzałek. Sygnalizatory te nazywają się sygnalizatorami kierunkowymi. Charakteryzuje je to, że jedziemy w kierunkach podanych strzałkom bezkolizyjnie. Tak, zwróćmy uwagę na ten sygnalizator. Sygnalizator ze strzałką w lewo i ze strzałką na dół, tak jak ten widoczny przed nami, może być usytuowany tylko przy lewej krawędzi jezdni. I jeżeli strzałka w lewo, strzałka na dół, zezwala na skręt w lewo i na zawracanie bezkolizyjne. Sygnalizator ze strzałką na wprost i ze strzałką w lewo zezwala na jazdę bezkolizyjną na wprost i w lewo. Natomiast sygnalizator do skrętu w lewo, który za chwilkę zobaczymy, ze strzałką w lewo, zezwala na skręt bezkolizyjny, ale tylko w lewo. On zabrania zawracania. Tak, mamy sygnał zielony. Zwróćmy uwagę, sprzeciwka pojazdy wszystkie się zatrzymały, tak? Przepraszam, ale tu żeśmy jechali w lewo. Także czy byśmy jechali w lewo, czy byśmy zawracali, na naszym torze jazdy nie ma prawa być żadnego pojazdu ani uczestnika ruchu na przejściu dla pieszych. Tak, i tutaj za chwilkę będziemy wykonywali skręt w lewo na sygnalizatorze bezkolizyjnym, sygnalizatorze kierunkowym do skrętu w lewo. W międzyczasie będziemy musieli wykonać manewr zmiany pasa ruchu. Przy zmianie pasa ruchu, przypomnę, szczególną ostrożność, zawczasu wyraźnie sygnalizujemy kierunkowskazem bezwzględne pierwszeństwo pojazdów jadących pasem ruchu, na który my zamierzamy wjechać. Tutaj oczywiście umiejętność oceny prędkości i odległości jadących pojazdów za nami. I jeżeli usłyszeliśmy, że na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną będziemy wykonywali manewr skrętu w lewo, ustawiamy się na pasie właściwym do skrętu w lewo, obserwujemy sygnalizatory na skrzyżowaniu,
Zwróćmy uwagę, po prawej stronie są sygnalizatory ogólne, a więc sygnalizator ogólny dotyczy kierujących jadących na wprost i skręcających w prawo. Są to sygnalizatory tak zwane kolizyjne, prawda? A więc skręcając w prawo, tu byśmy mieli tor kolizyjny z pieszymi, tak, czyli bezwzględne pierwszeństwo pieszych na jezdni poprzecznej, którzy będą mieli nadawany sygnał zielony, a my skręcamy w lewo. Zwróćmy uwagę, mamy sygnalizator kierunkowy, strzałka w lewo i tutaj mamy skręt bez kolizyjny w lewo, ale tu przypomnę, sygnalizator bezkolizyjny do skrętu w lewo zabrania zawracania. Patrzymy na znaki. Tu mamy znak zakaz zawracania. Warto przypomnieć, że przy tym znaku zakaz zawracania znak obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie, ale nie zabrania na skręcanie w lewo. Także w tej sytuacji tu mamy skrzyżowanie, tu zakaz zawracania jeszcze obowiązuje i tu w tym miejscu moglibyśmy sobie, powiedzmy, zawrócić, z tym, że manewr zawracania zabronione jest wykonywanie go w miejscu, gdzie stworzylibyśmy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym między innymi. Tak, i jeszcze przypomnienie, na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną będziemy wykonywali manewr skrętu w lewo. Zwróćmy uwagę, po prawej stronie widoczny sygnalizator ogólny, a więc pełne światła, w odróżnieniu od sygnalizatorów bezkolizyjnych, które wyświetlają duże strzałki, no tutaj skręt już w lewo niestety jest ten kolizyjny, a więc obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym sprzeciwka na wprost albo skręcającym w prawo, natomiast pojazdy, które sprzeciwka skręcają w lewo, znaczy w naszą prawą stronę, no najczęściej skręt w lewo wykonujemy bezkolizyjnie z tymi pojazdami, a więc prawymi bokami się będziemy mijali, tak? Natomiast w odróżnieniu od sygnalizatorów bezkolizyjnych, komfortowych, gdzie skręt no na naszym torze jazdy w czasie wykonywania skrętu nie może być kolizyjny z nikim, tu patrzymy, czy sprzeciwka nie poruszają się żadne pojazdy, kierujący upewnił się i prawidłowo wykonał manewr skrętu w lewo. I na koniec filmu jeszcze jeden ważny manewr, wyprzedzanie. Wyprzedzania, więc przejeżdżania obok innego pojazdu uczestnika ruchu, który w tym samym kierunku się porusza. Tu w tym wypadku żeśmy wyprzedzali rowerzystę. Przypomnę, że minimalny odstęp od omijanego pojazdu jednośladowego, w tym przede wszystkim rowerzysty, to jest minimum 1 metr. Także dziękuję za uwagę, życzę zdania egzaminu za pierwszym razem i do usłyszenia. Zobaczenia.